i o u a e i. Już jesteśmy. I raz, dwa, trzy. Dzień dobry państwu! Otóż w tym momencie jesteśmy właśnie w Polowozie Ciapciaki. Przybyliśmy tu... Sarki. Cięcie! Nie! Dzień dobry państwu! Witam serdecznie z Polowozu Ciapciaki. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Przemysław Zyra, jesteśmy właśnie w Podobozie Capcarki. Zgromadziliśmy się tutaj z powodu castingu, który przyciągnął, jak widzimy, tłumy gapiów i chętnych. Otóż nagroda jest bardzo wielka. Zwycięzca castingu zostanie mężem pani starostowej, czyli tamtej, co tam jest. I właśnie czekamy tutaj na uczestnika, który wybrał się na eliminacje sprawnościowe. Już niedługo chyba będzie wracać. To ja oddaję głos do studia, czekamy na dalsze informacje. Witam serdecznie. Teraz krótka rozmowa z jednym z kandydatów. Witamy. Jak masz na imię? Jędrek. Jędrek, co przyciągnęło cię do wzięcia udziału w tym castingu? No właśnie, przyszła do nas jedna koleżanka i tak nas zachęciła. Aha, chyba że tak. Rozumiem, że chciałbyś zostać mężem Oli B, tak? No tak. A jakieś przyczyny tej decyzji, czy nie uważasz, że taka żona wybierana jest, może być udaną partnerką? No, myślę, że tak. Aha, to dobrze. Zapytamy teraz pana ojca, czy nie boi się pan o syna, czy nie uważa pan, że to niebezpieczny sposób szukania sobie partnerki na życie? Nie, on zawsze. Aha, dobrze, dziękujemy. W takim razie czekamy na kolejne wieści. Dziękuję. Serdecznie Przemysław Zyra, Telewizja Rzeczpospolitej, wam. Właśnie goszczę tutaj przy sobie jedną z pań zasiadających w jury, która wybiera kandydata na męża dla pani sołtysowej, starostowej, przepraszam. Powie mi pani, jak się pani nazywa? Aha. Chodzi o to, jakie są kryteria wyboru kandydata? Przez was zwiał mi kandydat! Aha. A czy to jest jedyny czynnik, którym kierujecie się przy wyborze? Tak. Ale jak? Aha. Czy krążyły pogłoski, iż z góry wiadomo, kto zostanie mężem? Czy to prawda? Aha. Dobrze, dziękuję. To na tyle. I oddaję głos do studia. Witam serdecznie, Przemysław Zyra, Telewizja Rzeczpospolitej, wam. Gościmy tu jednego z kandydatów biorących udział w castingu. Jak masz na imię? Grzegorz. Grzegorz właśnie wyszedł z castingu. Czy możesz nam powiedzieć, o co byłeś pytany? O różne rzeczy. Aha, o różne rzeczy. A czy oprócz pytań były jakieś zadania specjalne? Było jedno. Możesz powiedzieć nam, na czym polegało? Przepraszam, ale to jest tajemnica. Aha, okej, nie ma problemu. W takim razie, jak uważasz, czy masz szansę? Nie wiem, może. No ale jeśli siła charakteru potrafi tutaj zdziałać wielkie cuda, jeśli będziesz pewien siebie, może wtedy zostaniesz wybrany. Powinieneś więc uważać, że jesteś najlepszym kandydatem. Zawsze nie można być pewnym siebie, nie można powiedzieć hop, zanim się nie przeskoczy. Bardzo, bardzo dobrze powiedziane. Dziękuję, oddaję głos do studia. Dzień dobry państwu, Przemysław Zyra, Telewizja Rzeczpospolitej, wam. Jesteśmy właśnie przed domem pani starościny. Postaram się wyciągnąć ją i zadać parę pytań. Telewizja Rzeczpospolitej, wam. Witam serdecznie, Przemysław Zyra. Chcielibyśmy zadać pani parę pytań. Czy zgadza się pani? Dziękujemy. No więc tak, pierwsze pytanie. Co ma pani do zaoferowania dla swojego przyszłego wybranka? Gospodarka. Aha, gospodarkę. A co na tej gospodarce się znajduje? Krowa jedna, mućka i koń. Nie uważa pani, że to zbyt mało jak na posag starościny? Chatę mamy. A tak, chata jest wprost wypasiona. Chciałbym jeszcze zapytać, czego pani oczekuje od swojego przyszłego kamera! Brak mnie tu! Słychać dobytek, wszystko, aha, zbiera, dobytek. Czego pani oczekuje od swojego przyszłego wybrańca? Na nas nie, ja proszę. Nie wiem, bo to moi rodzice tak zadecydowali. A czy zgadza się pani z takim pomysłem, że właśnie rodzice wybierali pani wybranka? Tak jest od lat i tak niech będzie. Dziękujemy serdecznie. Czy chciałaby pani coś jeszcze powiedzieć? Dziękuję. Może pozdrowienia dla fanów?
Niech wygra lepszy. Co? Niech wygra lepszy. Aha, no właśnie, niech wygra lepszy. Dziękuję, dziękuję serdecznie. Dwa, trzy, wchodzimy. Witam serdecznie, Przemysław Zyra, Telewizja Rzeczpospolitej Wam. Jako ja, jako kandydat i Piotr, jako mój ojciec, będziemy brali udział w castingu jako ukryci agenci. Mała prowokacja, o której nikt nie wie. Mamy nadzieję, że uda nam się wygrać ten casting i ujawnić tajemnicę wyboru. Dziękuję. Jesteśmy na wizji. Leć na żywo! Zaczynamy. Na żywo? Dobra, ja jestem jego ojcem. Dobre. On może od razu przedstawi siebie. A nie, tylko tu się nagrywa? No nie, właśnie. No, to jest Gienek. W telewizji nie leci. Zaśpiewaj romantyczne piosenki, zidentyfikują. Jeszcze raz. A to, tutaj jest zadanie razem z ojcem oczywiście. Tak. Zaśpiewaj romantyczne piosenki, zidentyfikują. Gienek, i tu widać szczęśliwą rodzinę. Matka, syn. Jestem właśnie na castingu i piosenkę śpiewam. Jestem chyba jakiś dziwny, bo spadłem z drzewa. Pioseneczka jest dla mojej przyszłej wybraneczki, która nosi w kratkę, czytam w kropki, czerwone ma... No, już, dziękuję. Dla mojej wybranki przyszłej. A to proszę to opowiedzieć. Dla Aleksandry... dla Oli B. Ale jakaś ładna dedykacja. O to chodzi, żeby jeszcze... Ale to mamy, macie napisać tą dedykację? Nie, mamy ją. Zadeklamować. Piosenkę ładnie zaśpiewałem, nawet się trochę postarałem. Piosenka była dla Oli B. Ja ten casting wygrać chcę. Dobre, nie? Tak, masz to wszystko, bardzo. Bierzesz. Okej. Okay. Wszystko łapię. Przysiutko. A co ty tu piszesz? To co ja mówię? Co byś zrobił, gdyby twoja narzeczona była smutna? Jakby się pocieszył. Kupiłby, dałbym jej tabliczkę worek czekolady Wedla. A nie worek kartofli? I worek kartofli do obierania. O, strach. Żeby się miała czym zająć. Tak. Zatańcz? Tak. Kiedy cię zobaczę, jednak cię długo nie oglądam, czegoś mi brakuje. Okej, okay, dobra, może być. No, okej, okay, dobrze, dziękujemy. Nie, czekaj. Kasiu, wstajemy. Wstawaj. Drzewo teraz? Nie. No, masz buty w pudelku. Nie wypadło, że się okazji buty w pudelkach. Ej, no to się wypchnie. Nie, bo nie dwa, ma... trzy, wchodzimy? Dobra. Uwaga, jestem właśnie w trakcie trwania castingu. Chyba nikt się nie zorientował, że jestem agentem. Czuję, że mam wielkie szanse, aby zwyciężyć. Teraz idziemy na ostatnią jakąś konkurencję sprawdzić. Człowiek. Ile w nim gracji, proszę państwa. Spójrzcie tylko. Jak on szarpie te gałęzie. Niestety, proszę państwa, deszcz nas męczy okropnie. Teraz będziemy musieli chodzić. Jakie poświęcenie tego kandydata. Proszę państwa, spada! To nieprawdopodobne, co tu się dzieje! Jakież poświęcenie dla przyszłej żony! Próbuję dalej! Idź na rękach! Powtarza tłum! Idź na rękach! Nie przestaje! A tłum dalej skanduje! I niestety nasz kandydat spadł! I która cię zechce teraz? Nasz kandydat spadł, ale doszedł najdalej. Oddaję głos do studia. Scena pierwsza, więc się pierwszy. Justynko, gdy cię ujrzałem, zrozumiałem, że to moje życie ma jednak sens. Proszę cię, zostań moją żoną. A ten pierścionek niech będzie dowodem mojej niezmiernej, niepomiernej miłości. O, dziękuję bardzo. Nie potrafię bez ciebie żyć. Muszę to przemyśleć.